plantacji pana Leszka Chudziaka. To jest plantacja pokazowa. Średnie gęstość nasadzenia to jest 27 tysięcy sztuk na hektar. No i widzicie państwo, jak wyglądają rośliny. Tu jeszcze by się przydało trochę, żeby w pełni dojrzały. Jesteśmy przy odmianie Miceno. To jest taka, można powiedzieć, od 2 lat nasza sztandarowa. Tych odmian mamy zdecydowanie więcej. Tutaj można ją przekroić. To jest owoc gdzieś w granicach 80-90 gram. Dwukomorowy. Bardzo ładnie wybarwiony. O dobrym briksie. Odmiana ta przede wszystkim czym się charakteryzuje? Ma dużą odporność na suchą zgniliznę wierzchołkową, co powoduje, że nie ma strat później, załóżmy, związanych właśnie z obecnością tej choroby. Jest odmianą w miarę plastyczną, nadaje się na wszystkie stanowiska w uprawie. Jej przeznaczenie to głównie koncentrat pomidorowy, przecier, sok. Może być również wykorzystana jako odmiana na pasty czy wszelkiego rodzaju przetwory pomidorowe. Ewentualnie na kostkę czy drobną puszkę. Co jest jej charakterystyczną zaletą? No tutaj tego może nie widać, bo zagęszczenie jest zbyt duże dla tej odmiany. I generalnie rzecz biorąc, jeszcze mamy wiele owoców niedojrzałych. Ta jedna roślina, widzicie państwo, jaka jest ogromna. Jakby ją wyrwać, to jest kolos. Zresztą możemy jedną wyrwać. To jest jedna roślina. Ogromna, z tym, że tu widać, że tych owoców jest dużo niedojrzałych. Dlaczego? Z pierwszej przyczyny. To jest moim zdaniem osobiście, zgodnie z naszymi zaleceniami, ta odmiana powinna być maksymalnie, jeszcze w zależności od stanowiska, sadzona w zagęszczeniu maksymalnie do 25 tysięcy sztuk na hektar. Tu jest 27, czyli no później to też powoduje pewne problemy, drobnienie owocu, czy ewentualnie późniejsze dojrzewanie. Przechodzimy do kolejnej odmiany. To jest nasza nowa odmiana Brixton o podobnej poziomie odporności jak Miceno, czyli w zasadzie można powiedzieć na dzień dzisiejszy ma wszystko to, czego od pomidora oczekujemy. Ma większą masę, zresztą to widać już na pierwszy rzut oka. Mogę przynieść jeszcze jeden owoc Miceno. Tutaj mamy Miceno, tutaj mamy owoce Brixtona. Widać, że to jest owoc gdzieś w granicach 100 gram, czyli idealny na kostkę, na wszelkiego rodzaju, nawet na świeży rynek, bardzo chętnie go producenci wykorzystują. To jest owoc 2-3-komorowy maksymalnie. Może poleżeć spokojnie 3 tygodnie na polu, nie mięknie. Jest przede wszystkim odmianą, jak państwo widzicie, bardzo silnie rosnącą. To są potężne rośliny, zgasić je bardzo trudno i dlatego tutaj, no to jest olbrzym, a pozostaje jeszcze mnóstwo zielonego owocu. Dlatego przy tej odmianie my zalecamy zagęszczenie w granicach, tutaj to też jedna cecha bardzo charakterystyczna, zerwałem gronko, momentalnie wszystko się osypało, bardzo ładnie się osypuje, idealna do zbioru kombajnowego, podobnie zresztą jak Miceno. Natomiast jedną rzeczą charakterystyczną dla niej jest to, że ona wymaga mniejszego zagęszczenia roślin. Optymalne dla tej odmiany to jest zagęszczenie, żeby uzyskać większy owoc, bo można uzyskać większy, to jest mniej więcej 90 do 100, ale pod warunkiem, że zastosujemy zagęszczenie od 18 maksymalnie do 22 tysięcy na hektar, w zależności od typu gleby. Jesteśmy przy odmianie o nazwie Happynet, o owocu malinowym, i Bobcat. Bobcat jest, można powiedzieć, formą wyjściową do, w stosunku do Happyneta. Daje mu odpowiednią twardość, jak na malinowego bardzo dobrą. I to jest malinowy polowy, no widać, że jego jakość jest bardzo dobra. A przede wszystkim smakowitość tych pomidorów, co zresztą będziemy widzieli po przekrojeniu chociażby Bobcata. Przy odpowiedniej twardości to jest bardzo mięsisty owoc. Zresztą to widać. I znakomity smakowo. Podobnie Happynet, który jest bardziej amatorski, ponieważ przemysł nie jest w jakiś tam specjalny sposób. Widać, że jeszcze jest bardzo małe tutaj, bardzo mały rdzeń, nie jest rozległy, co też dodaje dodatkowych walorów atrakcyjności smakowej, jeśli chodzi o tą odmianę. Tu jeszcze po przekrojeniu takim widać, to jest bardzo mięsisty, bardzo smaczny owoc.